Witajcie na kanale Zeptobox, z tej strony Waldemar Wawer, a dziś pisemko od NA. Ale nie dotarło ono do mnie, co ciekawe, ja chyba mam po prostu pecha. Zapraszam na odcinek. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym otrzymałem od akurat mojego kuzyna. Pozdrawiam serdecznie i dzięki za przesłanie tej informacji. Ja pewno nie dostanę tej informacji, ale brzmi ona następująco. Szanowny kliencie, w związku ze zmianą ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, dziennik ustaw i tak dalej, poniżej przekazujemy informacje wynikające z obowiązku nałożonego na sprzedawców energii elektrycznej na podstawie artykułu 5 ust. 6 tam punktu litery A i C oraz punktu 2 wyżej wymienionej ustawy. Jak pamiętacie, do mnie Enea nie przysyła żadnych pism i zapewne takiego pisma również nie przyśle, nie wiedzieć czemu. Ale może robią to specjalnie właśnie, żebym w sądzie wygrywał. Może. Jest tu dalej. Umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej. Od 24 sierpnia 2024 będzie możliwe zawarcie umowy z ceną dynamiczną. Umowa ta zakłada kupowanie energii po cenie wynikającej z bieżących notowań towarowej giełdy energii i ulegającej zmianie nawet co 15 minut. Taki sposób rozliczania będzie alternatywą dla ofert i taryf bazujących na stałej cenie energii i może przynieść korzyści klientom, którzy mają możliwość zużywania energii wówczas, kiedy jest ona najtańsza. Z drugiej strony zawarcie umowy z ceną dynamiczną wiąże się z ryzykiem, ponieważ cena zakupu energii w trakcie trwania umowy będzie odzwierciedlała zmienność cen na rynkach energii elektrycznej. Warunkiem zawarcia umowy z ceną dynamiczną jest posiadanie licznika zdalnego odczytu i dokonanie zakupu energii wyłącznie na własny użytek. Szczegółowe informacje o ofercie z ceną dynamiczną będą dostępne od 24 sierpnia na enea.pl. No i teraz taki komentarzyk do tego. No, chodzi o to, że mamy tą towarową giełdę energii, to już dawno wiemy. Jednak w tej chwili to właśnie sprzedawcy narzucają w niektórych godzinach ogromne marże, w niektórych trochę mniejsze, w niektórych trochę dokładają. No bo też się tak zdarza, niestety. Ale chodzi o to, że ja w końcu nie rozumiem, jak to będzie. No jeżeli mogę sobie kupić sam na tej giełdzie energii, to znaczy, że będę mógł kupić również z Unii Europejskiej. Przecież nie ograniczajmy się tylko do ofert z rynku polskiego. Tak bynajmniej powinno być, ale chyba tak nie jest i nie będzie. Poza tym najprawdopodobniej sprzedawca sobie doliczy jeszcze swoją marżę. No bo z czegoś musi żyć. Co, my sobie kupimy po cenie takiej hurtowej, jak on do tej pory kupował? No raczej nie da rady. I tu mamy jeszcze informację o internetowej porównywarce ofert sprzedaży energii elektrycznej. Od 24 sierpnia dostępna będzie bezpłatna internetowa porównywarka ofert sprzedaży energii elektrycznej prowadzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Już to widzę. No dobra. Będą w niej dostępne oferty sprzedaży energii elektrycznej, w tym oferty umów z cenami dynamicznymi. No czyli tak jak powiedziałem, nie będzie to wcale energia uwolniona i będziecie mogli sobie kupić w cenach takich, jak są faktycznie, tylko już z marżą. Wspomnijcie moje słowa. Albo z jakimiś ukrytymi opłatami, no bo na czymś ten sprzedawca energii będzie musiał zarabiać. Możliwość zakupu energii elektrycznej od wybranego sprzedawcy. Każdy klient ma prawo zakupu energii elektrycznej od wybranego przez siebie sprzedawcy. No właśnie, przed chwilą to powiedziałem. Chcę kupić sobie prąd z Francji. Dlaczego nie mogę? No więc nie mogę od dowolnego sprzedawcy energii. Ponadto informujemy, że Enea, że tam na stronie Enea struktura zużycie efektywność, publikujemy informacje o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Enea SA i wpływie wytwarzanej tej energii na środowisko, średnim zużyciu energii elektrycznej do danej grupy taryfowej, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej. Słuchajcie, ja na spotkaniu z ministrem powiedziałem jedną ważną rzecz, że za czasów komuny używanie energii elektrycznej było wręcz, można nazwać, karane. Energia elektryczna była bardzo droga,
stać na nią. Wszyscy ograniczali się skorzystaniem energii elektrycznej. I ja to rozumiałem, no bo chodzi o to, że energia elektryczna, jej wytwarzanie, przetwarzanie, przesył jest drogi. I to widać po dzisiejszych rachunkach. I teraz zobaczcie, jakie jest kuriozum. Unia Europejska nakazuje nam jeździć autami elektrycznymi, kupować pompy ciepła, grzać się elektrycznie. Ale z drugiej strony nie chcę, żebyśmy tego prądu zużywali dużo, no bo jeżeli by tak chciała, to przecież jeżeli taka elektrownia, na przykład atomowa, kosztuje jej utrzymanie powiedzmy 1 000 000 zł dziennie, to te 1 000 000 zł podzieliliby na wszystkich użytkowników, zrobili abonament. Słuchajcie, abonament miesięczny za 500 zł, używacie sobie tego prądu jak chcecie, z mocą na przykład 10 kW maksymalną. Rozumiecie? Tak samo jak z internetem. Przecież można to wszystko by było tak zrobić, tak? I wtedy to by było no coś fajnego, coś, co naprawdę może działać. A tak w tej chwili mamy jeden wielki bubel, czyli bubel polegający na tym, że karze się nas, jesteśmy karani za to, że chcemy być eko, czyli korzystać z samochodów elektrycznych, z pomp ciepła, z, nie wiem, z kuchenek indukcyjnych, tak? No bo to jest kara. Wszystkie dopłaty są dla tych biedniejszych, nie wiem, karta dużej rodziny ma tu znaczenie. No totalne kuriozum. A to powinno być zupełnie inaczej, że jeżeli ja na przykład zużywam, nie wiem, 20 MWh na rok energii, a przeciętnie w taryfie, powiedzmy, G12 zużywa się, nie wiem, 3000 kWh, czyli 3 MWh, to ja za wszystko powyżej 3 MWh powinienem płacić już jakieś grosze. I wtedy byłoby to nastawienie ludzi na używanie energii elektrycznej zamiast kopcenia. Oczywiście średnia by wzrosła, ja to rozumiem. Ja mam tego świadomość, że średnia zużycia by wzrosła. Ale zawsze będzie ten człowiek, który będzie oszczędzał energię, bo ma wyliczoną liczbę pieniędzy. I zawsze będzie ten człowiek, który tej energii nie będzie oszczędzał. Zresztą widać to po takich zachowaniach jak przelot samolotem, żeby zjeść sobie kolację, nie wiem, w Paryżu na przykład, tak? Wyobrażacie sobie teraz, jakbym ja wam tłukł, chociaż ja taki nie jestem, ale powiedzmy, że byłbym takim maniakiem, żebym wam tłukł. Słuchajcie, no auta elektryczne najlepsze, nie? No słomki papierowe, które zjadamy. Później się okaże, że te kleje wchłaniamy z tych słomek, bo te słomki się rozpuszczają i tak dalej. A w tym samym czasie a zamarzyło mi się, że kolację zjeść, bym wsiadł do śmigłowca prywatnego i sobie poleciał tym śmigłowcem palącym 30 litrów na godzinę paliwa lotniczego, tak? No, poleciałbym sobie do Francji tylko po to, żeby zjeść kolację. No, to tyle. Słuchajcie, więc tak. NEASA oczywiście mi nie przysłała nic, raczej nie przyślę. To już jest standardowo, a nie mam, pamiętajcie, żadnej wysyłki elektronicznej ani nic, także mam wszystko, że ma być przesyłane papierowo, więc pozdrawiam Enę, moją kochaną, pozdrawiam również was, widzów moich kochanych, za właśnie przesyłanie takich fajnych informacji, dzięki temu mogę pokomentować i wam powiedzieć, co ja na ten temat myślę. Do następnego, tam subskrybujcie, lajkujcie. I przypominam o zamówieniu grupowym na akumulator UFO Power. Pod koniec lipca już będzie realizowany ten zakup grupowy. Być może na początku sierpnia, ale już on będzie. Na pewno wpłacajcie zaliczki, bo inaczej nie zostaniecie w tym zakupie uwzględnieni. Pozdrawiam, hej.